Ja jestem już po wstępnych szkoleniach, przyjąłem się do tej pracy, ale od czego zaczyna się ta historia w sklepie? Podstawą jest ubiór roboczy, który już posiadasz, identyfikator, którym rejestrujesz swój czas pracy i w pierwszych dniach jest nauka na kasie. Praca z klientem to podstawa. Czy to jest trudne? Wiesz co, wszystkiego się nauczysz, jest nawet taki podręcznik sprzedawcy kasjera do przeczytania, tam wszystko jest napisane i wytłumaczone pięknie, ładnie, a potem jest praktyka na kasie. Okej, dobra, to ja już się zacząłem stresować. A ja mogę cię koordynować. Okej, czyli ktoś będzie mnie koordynował, tak ja będę kasował i co, za chwilkę pewnie tą kasę otworzymy? Dokładnie. I będziemy kasować? I zaprosimy klientów. Wiesz? Ja jak zaczynałam też się stresowałam. A długo pracujesz w Biedronce? Już prawie 10 lat. 10 lat. Ale zawsze byłaś kierownikiem sklepu? No nie, zaczynałam tak jak ty, tak? Od sprzedawcy kasjera. Od uczę się. Dokładnie. Czyli tak. Ja też o, mówię... ja się długo uczyłam. Ale się w końcu nauczyłaś. Tak. I jesteś kierownikiem dzisiaj. Tak. Czyli można. Oczywiście, że tak. Dobra. Wystarczą chęci.